Dzień dobry, witam panie Macieju. Dzień dobry. Jakby pan mógł przedstawić się naszym milionom słuchaczy. Dzień dobry, Maciej Szałęga, armator tego statku, który tutaj mijamy. I my jesteśmy nad Wisłą i ruszamy. Co trzeba zrobić? A za sterami, przepraszam, za sterami Rafał Łapiński. Panie Rafale, kapitanie, ahoj! Ahoj, witam serdecznie. Są jakieś znany flisak warszawski. Słowa, które fliserzy i ludzie na Wisłą powinni używać? Mówi się cześć, mówi się rękę się podnosi, ahoj. Ponieważ na Wiśle często nie słyszymy się. Aha. Dużo się używa gestów albo dźwięków. Podniesienie ręki albo sygnały dźwiękowe, którymi się statki komunikują, to jest nasz język. A jest jakiś savoir-vivre wiślany, co jest absolutnym faux pas wśród fliserów? Ja myślę, że absolutnym faux pas to jest, że jeden drugiemu nie pomoże. Nawet jeżeli jesteśmy troszkę konkurencją czasami, to Wisła moim zdaniem jest takim unikalnym rejonem w tej chwili w Warszawie, że każdy każdemu pomaga. I nie ma takiej sytuacji, jak ktoś komuś paliwa zabraknie, ktoś potrzebuje człowieka, ktoś potrzebuje kapitana, ktoś potrzebuje pomocy. Wszyscy jak mąż ruszamy do pomocy i się wspieramy. Panie Maćku, przeczytałem, że Wisła jest jedyną dziką rzeką przepływającą przez stolicę w Europie. Co tak to znaczy? To znaczy, że to jest rzeka nieuregulowana. Tak jak niedawno żeśmy rozmawiali z koleżanką, w samym na przykład Frankfurcie naliczyliśmy 16 tam, w samym jednym mieście. Na całej Wiśle tych tam jest 2 albo 3. Wisła ma ponad 1000 kilometrów i jest w zasadzie dzika. To, co widzimy w Warszawie, to jest, można powiedzieć, najbardziej cywilizowany fragment, ale wystarczy się przenieść troszkę za most Siekierkowski. Aha. Albo za most na północ i naprawdę mamy dzikie ptaki. Czy ja dobrze rozumuję? Ta część, na przykład przy warszawskim Starym Mieście, jest uregulowaną częścią, czy to też, bo są betonowe schody? Tak, i naprawdę to jest połowicznie uregulowana. Aha. Ponieważ ten lewy brzeg, przy którym są bulwary bardzo ładne, można powiedzieć, że to jest uregulowane, natomiast prawy brzeg w Warszawie, który widzimy, jest objęty rezerwatem Natura 2000. I to jest dzika przestrzeń. Czyli nie można tam nic zrobić, wybudować? Nie można wybudować. I często mamy turystów zagranicznych, którzy pytają, patrzą na ten prawy brzeg i mówią, no dobrze, ile byście za to zapłacili? A my tak, ale za co? No za to, że to jest taka dzika, taka naturalna dzikość. A my mówimy, ani grosza przez ostatnie 60 lat. Czy ja tylko się zwrócę. Panie Rafale, zaraz będziemy musieli wracać. Pan nie odpływa. Nie w kierunku Gdańska, bo tam czeka już kolejny gość, będę rozmawiał o medycynie. Damy radę. No, panie Maćku, ulubione miejsce według pana, bo pan dość często tutaj się porusza, tak, nad Wisłą, które być może nasi widzowie mogą odkryć. O, jest wiele miejsc, natomiast ja zachęcam wszystkich do skorzystania z żeglugi, z łodzi Rafała, mhm, czy z naszych statków i podpłynięcie pod most Siekierkowski. To jest taka panorama Warszawy, którą my nazywamy Polski Manhattan. Wszystkich wieżowców stawiają się bardzo blisko siebie, bardzo blisko Pałacu Kultury. Wisła tam jest parę metrów wyżej niż w Warszawie. Aha. I jest taki spektakularny widok zza krzaków, jak się płynie, nagle się wyłania Pałac Kultury, wszystkie wieżowce. Zachód słońca. Czyli wieczorkiem lepiej. Wieczorkiem po prostu murowany sukces. Jak ktoś chce z dziewczyną zrobić wrażenie, wieczór czy rejs zaręczynowy, gwarantowane tak. A proszę mi powiedzieć, bo ostatnio mieszkańcy Wenecji powiedzieli, nie życzymy sobie tych wielkich statków, które wpływają do miasta. Jak wyglądał będzie rozwój Wisły? Jak pan sądzi? Do czego to zmierza? I czy w pewnym momencie za 20 kilka lat warszawiacy powiedzą dość tych promów na Wiśle, dość tego? Życzyłbym sobie, żeby tak było. Poniekąd troszkę skrajnie, ale to, co pan powiedział, to jest ciekawe, bo to są dwa bieguny, to jest skrajność, to, co teraz mamy. To, co mamy w tej chwili w Warszawie, jeżeli chodzi o żeglugę, no to jest pustynia. Tu jest raftem mniej niż 10 jednostek, około 10 jednostek. To jest niewiarygodne, bo to jest wielki potencjał przecież. Jest wielki potencjał, ale rzeka, ponieważ wracamy do tego, że jest nieuregulowana, jest trudna. Myśmy przez ostatnie 4 sezony zniszczyli 30 śrub, bo żeśmy nadziali się na różne kamienie i różne rzeczy, które tu są. Wisła jest płytka. Tak? Ile metrów mamy w tym miejscu? Tu, gdzie jesteśmy w tej chwili, Rafał, ile? 1,5 metra? Panie Rafale, pan powie. 1,5 metra w tej chwili. Nawet to jest bardzo płytka. To jest bardzo płytko, tak? O, używa. Proszę, nie, ja nic złego nie zrobiłem. O, trochę więcej. Cały bosak. Cały bosak, okej. Okay. No, bosak ma ile? 1,5.
To jest czysta rzeka? Tak. Możemy użyć już takiego sformułowania? Jest bardzo czysta. Parę dni temu znaleźliśmy małże szczerzuje wielkości mojej dłoni, a małże żyją tylko tam, gdzie są czyste wody, więc ona nie będzie krystalicznie czysta, taka jak morze w Chorwacji albo piękne jezioro na Mazurach, bo pamiętajmy, że Wisła płynie 500 km, zanim płynie do Warszawy i zbiera z pól, a potem drugie 500. A drugie 500 do morza, tak? Także ona nie będzie przezroczysta, natomiast biologicznie ona jest czysta. I ciekawostka, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, no. Małże są zatrudnione przez warszawskie wodociągi do pracy. Tak. Czyli te małże pracują na filtrach? Nie te, które tu znajdujemy w Wiśle, ale takie same są zatrudnione, podłączone są do czujników i jeżeli małża się zamyka, to jest pierwszy sygnał, że coś może być z wodą nie tak. Tak jak kiedyś kanarek w kopalni. Coś takiego, dokładnie. I małże po 3 miesiącach idą na emeryturę. Rozumiem, ale to jest taka wieczna emerytura? Wieczna. Już na Zalew Zegrzyński i tam już do końca. Panie Maćku, kilka lat temu było bardzo sucho tak. I Wisła pokazała wiele niespodzianek. Tak. Był taki artefakt, który pomyślał sobie pan, Boże, to przecież to jest odkrycie na skalę światową? Nie. Nie, widziałem te wszystkie znaleziska. Mnie to fascynuje, dlaczego Szwedzi skuwali kawałki marmuru, nawet je cieli i wywrócili do Szwecji. Nie bardzo tego to rozumiem, dopiero ktoś ostatnio mi wytłumaczył, że to był bardzo biedny kraj. I dla nich te zdobienia marmurowe, które u nas były, no może niezwykłe, ale proste i dostępne, były cenne. Więc parę tych statków zatonęło. Policja rzeczna ma w swoim hangarze takie muzeum. Mhm. Tych rzeczy znalezionych jest bardzo dużo. I ciekawe, można się obejrzeć je? Nie wiem, czy to jest taka dostępność publiczna, ale myślę, że jak się zwrócą państwo do komisariatu, to oni super. Chętnie to udostępnią. Koła na przykład od wozów, które wyłowiono z wody, to oni tam trzymają w takim basenie zalanym wodą, ponieważ gdyby te koła dostały słońca i wyschłyby, to by się rozsypały, tak? Także one muszą być w wodzie. To fascynujące. Sporo rzeczy znaleziono, jeszcze jest parę wraków, bo też mamy kolegę, który bada dno i jest parę wraków, które jeszcze leżą na dnie Wisły, czekają na dobry czas, żeby ewentualnie... Rozumiem, że też znajdujemy rzeczy związane z II wojną światową, tego pewnie jest od gromu. Tego, nie tak bardzo. Tego już mniej jest, ponieważ po II wojnie światowej dużo gruzów i dużo gdyby czyszczenia miasta było niestety wrzuconych do Wisły, a poza tym nurt jest cały czas bardzo silny, więc to wszystko wypłukuje, Wisła się zmienia. Tak jak tu widzieliśmy wyspa przy Moście Poniatowskim, jeszcze 3 tygodnie temu to była taka wyspa, na którą można wyjść, zostawić namiot, zrobić sobie grilla, tak. Teraz Wisła zniknęła. Prawie, że gołą stopą, tak. Suchą stopą. Po tej fali, którą mieliśmy wezbraniowej 2-3 tygodnie temu, w tej wyspy nie ma w tej chwili. Cała woda ją zabrała i ona się będzie budować jakiś czas, nie wiadomo ile. Panie Maćku, jezioro Loch Ness, prawda, ma swojego potwora. Zalew Zegrzyński ma swoją... Paskudę. Ale czy my mamy takie legendy wiślane? Mamy bazyliszka, tak? Mamy syrenkę warszawską, która mówią, że jest siostrą syrenki duńskiej z Kopenhagi, tak? Natomiast jeżeli chodzi o... Gdańska przypłynęła tutaj. Tak, kilka jest legend różnych, ciekawych. Swoją drogą syrenka na samym początku była facetem. W tych pierwszych historycznych herbach to się okazuje, że to był taki a la bazyliszek, tak? Natomiast w Wiśle jest dużo sumów. Chyba rok temu, 2 lata temu przy 15. Zwraca się do kapitana Rafała. Takiego, ten sum, on miał 3 metry chyba, tak? Złowiono martwego suma, który miał prawie 3 metry. Wyobraź pan sobie, to jest wyżej niż ja stoję i rękę ma podniesioną. To ja z panem. Właśnie, także są tu drapieżniki, a sum jest drapieżnikiem, pamiętajmy. Także nie jest to powód, dla którego nie wolno się Wiśle kąpać, ale można takiego suma trafić i spotkanie może być nieprzyjemne. A jak... historia z pytonem. Właśnie, pytan warszawski. Rok temu. Ale ktoś go widział naprawdę? Podobno nawet teraz niektórzy mówią, że jeszcze widzieli. Widzicie, drodzy panowie operatorzy, uważajcie, nie wkładajcie rąk do wody. My mamy 2 mini pytony na statkach, takie malutkie, także możemy potem pokazać. Zapraszam. To może od was jeden z nich uciekł. Dobra, czy ma pan, panie Maćku, wizję Wisły za 10 lat? Jak to będzie wyglądało? Albo Wisła pana marzeń? Mam marzenia przede wszystkim takie, żeby utrzymać ten kontrast, czyli prawy brzeg. Przepraszam, jedziemy pod mostem! Jedzie pociąg! Proszę jechać ciszej! Proszę! Tak, średnicowym. Nie mógł
poczekać. Właśnie, prawda? To przecież my tu płyniemy, to nawet nie jest pendolino, więc mógł. No właśnie. Prawy brzeg dziki i moim marzeniem jest to, żeby to zostało, bo to jest taki niesamowity kontrast. Prawy brzeg, na którym żyją dziki, na którym bobry. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, w Warszawie żyją bobry. Mamy zdjęcia i czasami jak się płynie po Wiśle, to można bobra zobaczyć, jak przypływa z brzegu na brzeg. Więc to bym chciał zostawić. Natomiast lewy brzeg się rozwija cały czas, powoli nowe bulwary. I marzy mi się, żeby ta żegluga, która się tu pojawi, bo teraz jest troszkę jej za mało, moim zdaniem, żeby była właśnie taka zrównoważona, dostosowana do dzikiego brzegu, a jednocześnie pokazywała wszystkim warszawiakom i turystom, jak jest pięknie, jak rzeka może wyglądać, jak można odpoczywać. Bo w Warszawie są takie miejsca, że jak się zrobi zdjęcie, to nikt nie uwierzy, że to jest stolica kraju europejskiego. To jest po prostu krzaki, tak? Plaża, piasek. Zresztą polskie plaże, plaża Poniatówka, którą mijamy teraz po tej stronie, zwyciężyła w takim rankingu National Geographic chyba na 5. miejscu jako najlepsza plaża miejska na świecie. A życie nocne nad Wisłą, panu to przeszkadza, czy tak powinno być? No to jest trudny temat, tak? Bo z jednej strony rozumiem osoby, które mieszkają nad Wisłą i oczekują troszkę ciszy w nocy. Z drugiej strony jest to stolica europejska, tak? No gdzie się ci ludzie mają bawić? Jednak rzeka, woda zaprasza i to jest taki oddech. Ale mi się wydaje też, że wśród tych bawiących się nad Wisłą jest taka świadomość, że trzeba po sobie, jest coraz większa świadomość, że trzeba o tą Wisłę dbać. Jest coraz większa i my też obserwujemy to, że w ogóle ludzie coraz bardziej odpowiedzialnie podchodzą do życia, do swojego życia, do otoczenia. Oczywiście zdarzają się wyjątki, tak? Czyli tylko i wyłącznie się możemy z tego powodu cieszyć i myślę, ta Wisła marzeń pana się może ziścić. Ja trzymam kciuki też za różne programy, czy miejskie, czy rządowe. Właśnie, żeby... bo rozpoczyna się sprzątanie Wisły. Sprzątanie Wisły, ale też ważna jest może nie regulacja taka, o której się boją ekologowie, czyli zabetonowanie Wisły, tak jak Ren, z dwóch stron i postawienie tam, ale na przykład pamiętajmy, że bobry, najdłuższą tamę, jaką zbudowały na świecie w Kanadzie, to tama ma chyba 3 km i podpiętrza wody o ponad 2 metry. Taka mała tamka, którą bobry wybudowały za Wisłą, za Warszawą, to by nam się bardzo przydała, bo ustabilizowałaby poziom wody. I apelujemy do bobrów. Apelujemy do bobrów, do rządu, do miasta, do wszystkich ludzi dobrej woli, żeby pomogli w tej sprawie. Czego pan, panie Macieju, mogę panu życzyć na ten sezon? Dobrej pogody i zainteresowania turystów i mieszkańców Warszawy wszelkimi łodziami, które są w Warszawie. Interesujecie się Wisłą, interesujcie się tym, co dzieje się w stolicy tego wspaniałego kraju. Zapraszamy. Panie Rafale, kapitanie, macham, państwo nie widzą, macham panu kapitanowi. Dziękuję, panie Macieju. Bardzo dziękuję, zapraszamy. Państwa zapraszam na Onet24. Dziękuję bardzo serdecznie. Z nad Wisły dla Onet Rano, Piotr Kędzierski. Do zobaczenia.